Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy się zajmować wolnością jako cechą człowieka, taką cechą człowieka jako jednostki. Raczej będę pomijać ten aspekt społeczny, chociaż gdyby on się gdzieś zaplątał, to i Państwo chcieliby o nim porozmawiać, to zapraszam. Tutaj nie wiem, jak zwykle odbywają się wykłady, natomiast zachęcam Państwa też do uczestnictwa. Ja będę sobie tutaj prowadzić jakiś monolog, ale gdyby Państwo mieli uwagi, to będzie mi bardzo miło. I tak. Chciałabym podzielić ten wykład na kilka części. To znaczy tak, najpierw wyjaśnimy parę takich rzeczy, które wydaje mi się, że są często błędnie interpretowane. Takie rzeczy, które nazwałam sobie tutaj roboczo fałszywymi zarzutami wobec wolności. Dlatego, że kiedy zastanawiamy się nad wolnością, to bardzo często stawiamy jej właśnie takie zarzuty. To znaczy staramy się wytłumaczyć sobie, że ona nie istnieje. I do tego służą nawet bardzo skomplikowane tutaj koncepcje filozoficzne, które moim zdaniem nie do końca uderzają w problem wolności jako takiej rzeczy, która określa człowieka. W drugiej części wykładu przedstawię Państwu bardzo krótko i bardzo wybiórczo i bardzo subiektywnie taką w pigułce historię pojęcia wolności w filozofii. Podejrzewam, że jakby robił to ktokolwiek inny niż ja, to wybrałby zupełnie inne nazwiska i pewnie inaczej by Państwa przeprowadził przez tą historię pojęcia. Natomiast jako, że jest to wykład mój, to mam prawo do tej wybiórczości i nazwiska, które tutaj postanowiłam Państwu przedstawić, to są takie osoby, które moim zdaniem najbardziej jakoś zmieniają to myślenie o wolności. No i na samym końcu pojawi się to, co być może Państwo widzieli na plakacie. Tam było takie pytanie, czy jest miejsce na wolność w świecie współczesnym, w tym okresie rozwoju techniki i nauki. I zwłaszcza w tej trzeciej części będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo będą chcieli też aktywnie uczestniczyć i podzielić się ze mną jakimiś swoimi uwagami. Dobrze, no to zaczynamy. Na samym początku, zanim zacznę wykład, chciałabym, żeby jeszcze Państwo zastanowili się, to znaczy tak trochę nad sobą, żeby Państwo spróbowali sobie przemyśleć kilka takich kwestii, które będą nas teraz prowadziły jakby przez tą godzinę wykładu i które są niewątpliwie związane z problemem wolności. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest problem bardzo ważny dla filozofii. Ciężko się w ogóle poruszać po filozofii, tego problemu nie uwzględniając. Natomiast to jest na tyle istotna kwestia, że myślę, że każdy z nas gdzieś tam sobie o niej myśli i każdy coś tam sobie o niej myśli i każdy jakoś to sobie wyobraża. W związku z czym na początku chciałabym, żeby Państwo zastanowili się nad takimi rzeczami. Pierwsza. Czym jest dla mnie wolność? Tak, jak Państwo sobie wyobrażają wolność, jakoś Państwo sobie próbują zwizualizować, co to takiego jest ta wolność, to jak to Państwo widzą? Drugie pytanie. W jakich sytuacjach czuję się wolny, a w jakich czuję, że coś mnie ogranicza? Być może to jest tak, może tutaj mamy jakichś szczęściarzy, którzy cały czas czują się wolni, którzy mają po prostu poczucie wolności i naprawdę czują się wolnymi ludźmi. Być może nie. Jeżeli jest tak, że jednak jakieś sytuacje są bardziej, bardziej dające nam do zrozumienia, że gdzieś tam w tym swoim życiu jesteśmy bezradni, gdzieś się gubimy, gdzieś nie czujemy takiej mocy wpływania na własny los, to jakie to są sytuacje? Co nas właściwie ogranicza? To jest trzecie pytanie, które mam do Państwa. Co ogranicza moją wolność? Wydaje mi się, że tych czynników moglibyśmy wymienić bardzo wiele, jak tak sobie myślimy, i bardzo różnego typu. No i to te wszystkie pytania mają nas doprowadzić do tego ostatniego, czyli jestem wolny. Każdy z Państwa oddzielnie, ale też czy człowiek w ogóle jest wolny. I teraz tak, zacznijmy. Kiedy myślimy sobie o wolności, to wydaje mi się, że takie pierwsze nasze skojarzenie, które mamy, jest takie, że wolność jest brakiem jakiegoś takiego zdeterminowania. To znaczy, jeżeli ja jestem wolny, to działam tak jakby z siebie, czyli nie jestem ograniczany przez konkretne czynniki. Takie, że to jest takie myślenie na zasadzie, że jeżeli, nie wiem, mam określony komplet genów i on steruje moimi wyborami życiowymi i tym, jaki jestem i jakie mam cechy i jak się dalej moje życie potoczy, to ewidentnie nie jest wolność. Albo takie myślenie o wychowaniu, czy o jakimś uwarunkowaniu społecznym. Takie myślenie pod tytułem, no nie wiem, jak wyobrażamy sobie na przykład, że ktoś ma bardzo trudny start w życiu, tak? No nie wiem, pochodzi z patologicznej rodziny i jest mnóstwo uwarunkowań, które wpływają na jego dalsze życie, to w jakiś sposób odbieramy mu tę wolność, tak? Twierdzimy, że to, co się w jego życiu wydarzyło, nie było wynikiem jego wolnych decyzji. I takie myślenie związane jest z koncepcją filozoficzną, nazywaną determinizmem.
To jest koncepcja, która tak naprawdę jakieś tam jej początki możemy zauważyć właściwie jeszcze w myśleniu starożytnym, bo ona jest związana z takim najprostszym zauważeniem, że w świecie istnieje coś takiego jak związki przyczynowo-skutkowe. Także rzeczy wynikają z siebie. W związku z czym, jeżeli widzimy, że te rzeczy wynikają z siebie, jeżeli znamy prawa, które tymi rzeczami kierują, jesteśmy w stanie przewidzieć, co się w świecie dalej wydarzy. I ta teoria była bardzo popularna w okresie takiego wielkiego boom naukowego w nowożytności, ponieważ nauka jakby pokazała ludziom, że tak rzeczywiście wiele rzeczy jakby jesteśmy w stanie opracować i zbadać. Przepraszam, ale to nie do końca jest prawdą, bo mamy takie zjawisko jak chaos deterministyczny. To znaczy niewielka zmiana warunków powoduje dramatyczną zmianę rozwoju, a tych warunków nigdy nie jesteśmy w stanie określić. Tak, to rzeczywiście tak jest. Tak jak mówię, jakby ten pogląd deterministyczny pojawił się w nowożytności. W tej chwili od niego w nauce też się odchodzi, rzeczywiście jakby na skutek osiągnięć naukowych. Natomiast niezależnie od tego, że i nauka też od tego odchodzi, to wydaje mi się, że tutaj tym, co jest kluczowe, jest sprawa taka, żeby tego determinizmu naukowego, czyli tego determinizmu, który nam mówi o świecie przyrodniczym, jak się okazuje też nie do końca ściśle, nie przenosić na sferę życia naszego psychicznego i duchowego. Tak? Ponieważ ten pogląd jest często podawany jako argument przeciwko wolności. Jeżeli są te związki przyczynowo-skutkowe, jeżeli są prawa, które kierują naszym zachowaniem, czy to są prawa psychologiczne, czy to są prawa społeczne, czy jakiekolwiek inne, czy nawet jakieś fizjologiczne wynikania, to znaczy, że człowiek nie jest wolny. Wydaje mi się, że to pojęcie tak naprawdę w żaden sposób się nie ma do wolności i w żaden sposób nie przeczy wolności. Zauważmy, że tak naprawdę tym, czemu to pojęcie przeczy, jest właśnie indeterminizm, jest przekonanie o tym, że w świecie istnieje przypadek. Tak, tutaj mają Państwo indeterminizm, tutaj mają Państwo definicję. Pogląd mówiący o tym, że rzeczy, które się dzieją z nami w naszym życiu, decyzje, które podejmujemy, ale też to, co dzieje się w świecie, często wynika no właśnie z przypadku, z czegoś, co dzieje się po prostu. I o ile determinizm przeczy czemuś takiemu, o tyle w żadnym wypadku nie przeczy wolności, ponieważ powiedzenie tego byłoby jednoznaczne z tym, że wolność polega na przypadku. No jak Państwo jak sobie myślimy o tym, czym jest ta nasza wolność, no to chyba nikt nie chciałby takiej wolności, która polega po prostu na tym, że robimy coś dowolnie, robimy coś niezależnie od innych przyczyn. Wydaje mi się, że jak myślimy o wolności, to jednak podkreślamy tym, że ona wypływa z jakichś przyczyn. Wolność nie jest indeterminizmem, ona jest raczej autodeterminizmem. Tak? Polega na tym, że to ja decyduję o tym, co robię i o tym, jak postępuję. To jest pierwsza rzecz. Chciałabym, żebyśmy sobie już potem, jak będziemy śledzić te filozoficzne rozważania, jakoś tak uprzytomnili i uświadomili, że fakt, że są jakieś czynniki, które na nas wpływają na nasze decyzje, wpływają na rzeczywistość społeczną, nie jest jeszcze wcale równoznaczny z tym, że wolność nie istnieje. Druga rzecz, która bywa bardzo często... Aha, tu jeszcze mam dla Państwa... Przypadek. Nie wiem, czy Państwo znają film? Tak. Z tego filmu moim zdaniem ewidentnie wynika, że coś takiego jak przypadek nie do końca istnieje. No, tutaj mamy. Czyli to nie przypadek przeszkadza nam w byciu wolnym. Jak jest z drugim pojęciem, które Państwo mieli też napisane jako pojęcie tytułowe, czyli z przeznaczeniem? Przeznaczenie wiążemy z takim pojęciem filozoficznym, takim poglądem filozoficznym jak fatalizm. Tak? Fatalizm to przekonanie o tym, że niezależnie od moich wszystkich czynów, skutek tych moich czynów będzie określony. Czyli tutaj te pojęcia determinizm i fatalizm bywają mylone. Chodzi o coś innego. Determinizm mówi o przyczynach i o wynikaniu. Przyczyna-skutek. Fatalizm mówi o tym ostatecznym, o tym, do czego zdążamy. I proszę popatrzeć, że to nasze myślenie o przeznaczeniu ma takie dwa oblicza. Z jednej strony myślimy sobie, przeznaczenie to jest coś takiego, co właśnie nas wskazuje na określony los. To jest takie myślenie trochę antyczne, związane z, no nie wiem, z tragedią antyczną. Tak? Czyli przeznaczenie, to ten los to jest fatum, to jest ślepy los, który mną kieruje, który nie liczy się z tym, czego ja chcę, który w ogóle nie liczy się z moim osobą, tylko prowadzi mnie gdzieś tam na ślepo do przodu. Taki Państwu przygotowałam obrazek określający. Zresztą wpisałam fatum w internecie i wyskoczyło mi to. Pomyślałam, że świetnie obrazuje nasze takie jakieś odczucia do tego. Ale proszę popatrzeć, że przeznaczenie nie musi być tym takim ślepym losem, który nas kieruje niezależnie od naszej woli. Bo przeznaczenie tak naprawdę wiążemy też z pojęciem opatrzności. Opatrzności, czyli poniekąd jest to coś podobnego, tak? To jest też siła, która kieruje naszym życiem, która wpływa na to, co się z nami dzieje. Natomiast kiedy myślimy o opatrzności, nie myślimy o ślepym losie. Raczej jest to takie wyobrażenie, że wszystko na świecie ma swoje miejsce. Ja też mam swoje miejsce, mam swoją określoną rolę do spełnienia. Możemy to nazwać powołaniem.
I jeżeli wywiązuję się z tej roli, to działam zgodnie z opatrznością. I proszę popatrzeć, że jedno i drugie jest jakąś siłą działającą odgórnie na mnie, a jednak mamy poczucie, że fatum przeszkadza nam w byciu wolnym. Opatrzność nie przeszkadza. I wydaje mi się, że to też jest ważne o tyle, że pokazuje, że wolność to nie jest tylko to niezdeterminowanie. Wolność nie polega tylko na niezależności. Jak mówimy o pojęciu wolności, to musimy w tym uwzględnić też naszą postawę wobec pewnych rzeczy, tak? Nasze nastawienie. Tu jeszcze Państwu zapisałam definicję fatalizmu i obrazek, który to pokazuje. Zresztą też on był w internecie, wyszukałam go, sprawdzając pojęcie determinizmu, ale to jest błędne, tak? Fatalizm, na tym właśnie polega. Widzimy, krowa może pójść z dwie strony, gdzie by nie poszła, dojdzie do tego samego miejsca. I wydaje mi się, że z fatalizmem jeszcze jest taka kwestia, że po pierwsze, jeżeli pomyślimy o przeznaczeniu jako opatrzności, to nas jakoś nie odwodzi od wolności. Takim najbardziej klasycznym przykładem filozoficznego myślenia o opatrzności to byli jeszcze w starożytności stoicy. Stoicy twierdzą, że całym światem włada opatrzność i co może człowiek zrobić w tej sytuacji, żeby być wolny? Jakby nie może walczyć z opatrznością, nie ma takiej możliwości. Jedyne, co może zrobić, to zaakceptować. Dla stoików zaakceptowanie tego, co się dzieje, to jest właśnie wolność. Jestem skrępowany wtedy, kiedy walczę, kiedy się borykam, kiedy próbuję się opierać własnemu losowi. Kiedy się nie opieram, tylko przyjmuję jakby rzeczy takimi, jakimi są, wtedy jestem naprawdę wolny. Jestem jakoś wyzwolony. No, tutaj materializm i tutaj materializm. Są jakieś związki na pewno. Natomiast proszę jeszcze zauważyć, że z fatalizmem jest tak, że moglibyśmy tak naprawdę jeszcze go podważać od innej strony. No bo tak, nawet jeżeli cel, do którego dążymy, jest określony, tutaj dla tej krowy to jest niestety rzeźnik. Natomiast czy to sprawia, że wszystko, co się dzieje przed dojściem do tego celu, jest nieistotne? Wydaje mi się, że nie. Możemy myśleć, że jednak nasze podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów, czyli właśnie korzystanie z wolności, mimo wszystko ma znaczenie. Nawet jeżeli nie zmienimy ostatecznie swojego losu, to sam akt wybierania jest już czymś cennym i wartościowym. No tak, to tyle tytułem wstępu i takiego wyjaśnienia. Chciałabym, żeby Państwo mieli to na uwadze, jak będziemy już mówić o tej części historycznej. Przejdziemy teraz do wolności według filozofów. Powiem Państwu bardzo krótko i tylko przytoczę tutaj trzy, moim zdaniem, takie kroki milowe w tym myśleniu o wolności. Pierwszym jest Sokrates, czyli krok milowy w ogóle w filozofii, w myśleniu o czymkolwiek chyba, jeżeli myślimy o człowieku. Sokrates jest o tyle istotną postacią, że tak naprawdę, jeżeli możemy wcześniej dopatrywać się jakichś zaczątków myślenia o wolności przed Sokratesem, to tylko w kontekście wolności w świecie, czyli właśnie związków przyczynowo-skutkowych, może jakiegoś rodzaju determinizmu. Sokrates jest pierwszą osobą, która mówi o wolności jako o czymś związanym z człowiekiem, jako o sposobie właśnie życia człowieka, czy czymś, co człowiek powinien osiągnąć. I Sokrates mówi coś o wolności, co wydaje mi się kompletnie jakoś mijać z tym, jak sobie teraz tą wolność wyobrażamy. Bo on powie tak, wolność osiągamy poprzez to, że panujemy nad sobą, czyli tak naprawdę przez samokontrolę. To znaczy, ja nie jestem wolny wtedy, kiedy robię wszystko, na co mam ochotę, co mi się podoba i co jakoś tam współgra z moimi chceniami i pragnieniami. Ja jestem wolny wtedy, kiedy to wszystko opanuję, ograniczę, będę miał do tego właściwy stosunek. Wtedy, kiedy w ten sposób postępuję, osiągam stan autarki, czyli całkowitej samowystarczalności. Czyli co tutaj jest powiedziane? Żeby być człowiekiem wolnym, muszę najpierw sam na siebie narzucić jakieś takie ryzy, tak? I wtedy jestem całkowicie samowystarczalny, jestem niezależny od wszystkich czynników, które są jakoś tam zewnętrzne wobec mnie. Jestem niezależny dlaczego? Sokrates twierdzi, że tym, co nas naprawdę najbardziej zniewala, co jakoś tak naprawdę czyni nas ludźmi działającymi na oślep i właśnie bez podejmowania tej swoich własnych decyzji są zmysły, jest nasza cielesność. Dla Sokratesa ta cielesność jest tym, co właśnie każe nam popaść w jakiś taki chaos w działaniu. Dlatego musimy te zmysły uciszyć, żeby posługiwać się tylko i wyłącznie rozumem. Tak więc wolność jest posługiwaniem się rozumem, jest życiem zgodnym z rozumem, które u Sokratesa niechybnie doprowadza nas do życia szczęśliwego i pełnego i prawdziwie ludzkiego i wartościowego. Tutaj no jakby Sokrates jest taką postacią klasyczną, to myślenie Sokratesa tak naprawdę w filozofii jest obecne, myślenie o wolności przez cały czas aż do teraz jest bardzo popularne, jest bardzo silnym nurtem, też w różnych wersjach, są wersje skrajniejsze, jak na przykład wspomniani wcześniej stoicy doprowadzają te koncepcje Sokratesa już do takiej wersji, w której
wolność staje się apatią. Stoicy powiedzą, że rzeczy dzielą się na dobre lub złe oraz na obojętne. Dobre i złe są tylko i wyłącznie związane z naszymi postępowaniami, z naszą moralnością. Tak, tutaj mam prawo wyboru. Tutaj mogę zdecydować, czy podejmę dobrą decyzję, czy złą, czy będę dobrym, czy złym człowiekiem. Wszystko inne to, czy jestem zdrowy, jaką mam rodzinę, jak na mnie reagują przyjaciele, jak na mnie reaguje świat. To wszystko są rzeczy ode mnie kompletnie niezależne, w związku z czym nie należy się nimi przejmować. Trzeba po prostu zobojętnieć wobec nich i to będzie wtedy wolność. Ten mędrzec stoicki to jest taki ideał mędrca stoickiego, czyli kompletnie wolnego człowieka. To jest człowiek, którego właśnie określa się jako apatycznego. On jest znieczulony, na tym polega jego wolność. I o ile wydaje mi się, że to spojrzenie takie Sokratesa, które mówi nam o tym, że uleganie zmysłom jest zniewalaniem, jest bardzo intuicyjne i trudno się z nim nie zgodzić. Tutaj, no nie wiem, taki przykład już najbardziej klasyczny, jaki może być, to jest po prostu człowiek, który żyje w nałogu, tak? No, jak myślimy sobie o człowieku, który żyje w nałogu, no to ewidentnie widać, że to, na co on ma ochotę, co chce, to nie jest działanie wolności. O tyle już ta skrajna wersja wyprowadzona z tego myślenia, no chyba gdzieś tam nam coś gubi ważne, wartościowego dotyczącego wolności, tak? Wolność jako apatia, no nie wiem, jak państwo to widzą, ale mnie wydaje się to co najmniej mało atrakcyjną koncepcją wolności, może tak to określmy. Drugi krok milowy jest prawie 1000 lat później, no może trochę przesadziłam, no ale jest to święty Augustyn, który jeszcze jakby ze względu na lata życia łapie się do starożytności, ze względu na myślenie już jest troszkę dalej. Dlaczego on jest dla mnie taki ważny i dlaczego tak wiele zmienia? Ponieważ święty Augustyn zupełnie inaczej niż cała taka racjonalna starożytność, racjonalna albo zmysłowa, no ale Augustyn oprócz rozumu i oprócz zmysłów i oprócz cielesności dostrzega trzecią bardzo ważną rzecz w człowieku, jest nią wola. Wcześniej mówiło się o wolności, nie używając w ogóle pojęcia woli. Augustyn jest tym pierwszym, który powie, że wolność związana jest z wolą. I to ma bardzo istotne znaczenie dla naszego myślenia właśnie o postępowaniu moralnym, ale też właśnie o tym, czym jest człowiek. Augustyn powie tak, człowiek jest obdarzony wolną wolą, czyli może podejmować decyzje. Czym to się różni od Sokratesa? U Sokratesa to, że jakby ten schemat naszego działania był bardzo prosty. Rozpoznawaliśmy, co jest dobre lub złe, no i tak to jakoś działa, że jak rozum rozpozna coś jako dobre, to człowiek na pewno postąpi dobrze. Jeżeli postępuje źle, to widocznie coś źle zrozumiałem. Tak? To jest kwestia mojej niewiedzy. U Augustyna sprawa przedstawia się kompletnie inaczej. Rozum jest, owszem, i on rozpoznaje dobro i zło, natomiast ostateczną decyzję podejmuje wola. To znaczy ja mogę coś rozpoznać jako złe, a mimo wszystko tego chcieć i mimo wszystko do tego dążyć. I jeżeli tak robię, to właśnie znaczy, że nie jestem wolny. Augustyn powie, że wolność polega na posiadaniu dobrej woli. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy wybieram zło, sam siebie wprowadzam właśnie w ten stan niewoli. I proszę zwrócić uwagę, że to myślenie o wolności tak naprawdę jakby sprowadza nas do czegoś takiego, że wolność nie wymaga alternatywy. To znaczy wolność nie polega na tym, że ja mam wybór, mogę wybrać dobrze i źle i sobie tam z tego dowolnie korzystam. Wolność polega na tym, że mam szansę wybrać dobrze. Tu nie ma żadnej alternatywy. Jedyna wolność to ten dobry wybór. I właśnie ta wolność nie jest jakąś niezależnością od czegoś, jest dążeniem ku czemuś tak naprawdę, jest dążeniem ku temu mojemu dobremu wyborowi, jest szansą na to, żebym był jak najlepszym człowiekiem. To pomimo wszystkich różnic z tym, co mówił Sokrates, ma jedną bardzo, bardzo istotną cechę wspólną, która wydaje mi się, że w myśleniu współczesnym, na pewno w filozofii współczesnej gdzieś tam umknęła, a jest to taka cecha, że dla Augustyna, tak samo jak dla Sokratesa, istnieją obiektywne wartości. Jest obiektywne dobro i obiektywne zło. U Sokratesa sprawa jest jeszcze prostsza, bo po prostu rozum wybiera to obiektywne dobro. U Augustyna niekoniecznie, ale to nie zmienia faktu, że to nie ja decyduję, co jest dobrym, a złem. O dobro i zło po prostu istnieje. Ja mogę je rozpoznać i wybrać dobro lub nie. I też wydaje mi się, że można już tutaj u Augustyna poszukiwać takich początków takiego pojęcia, o którym mówi się w filozofii, że to jest wolność do. To nie jest wolność od czegoś, to nie jest właśnie niezależność od moich zmysłów, niezależność od mojego ciała, czy niezależność od czegokolwiek innego. To jest właśnie dążenie do jakiejś takiej realizacji czegoś w sposób pozytywny, do stawania się kimś innym, kimś lepszym. I ta ostatnia myśl sprowadza nas już dużo, dużo, dużo jeszcze dalej, czyli do myślenia z XX wieku już wyjętego. Które w ogóle, no nie wiem, wydaje mi się, że w filozofii hasło wolność natychmiast kojarzy się z egzystencjalizmem, że jakoś nie sposób mówić o wolności, nie przechodząc do tego kierunku filozoficznego, więc widzą państwo, że bardzo dużo ominęłam, całą nowożytność tutaj pominęliśmy, ale mówię, to jest bardzo moje subiektywne zdanie, natomiast wydaje mi się, że tam raczej mamy regres w myśleniu o wolności niż postęp, natomiast egzystencjalizm z całą pewnością wprowadza nam już jakieś wątki nowe i ważne.
egzystencjalizm, podobnie jak Sokrates i Augustyn, wiąże wolność z człowiekiem. Natomiast wprowadza bardzo dużą zmianę. Co jest najważniejsze, wydaje mi się najcenniejsze w egzystencjalizmie, to jest fakt, że wiąże się tutaj wolność z odpowiedzialnością. To znaczy egzystencjaliści powiedzą, człowiek musi podejmować wybory, on nie może sobie, akurat tego nie możemy wybrać, tego czy możemy wybierać, czy nie możemy wybierać, nie jesteśmy w stanie wybrać. Jesteśmy po prostu postawieni w takiej sytuacji, że przez całe swoje życie dokonujemy wyborów. I te wybory są o tyle znaczące i o tyle trudne i o tyle kłopotliwe dla nas, że od nich tak naprawdę zależy wszystko. O ile u Augustyna i u Sokratesa wybieramy pomiędzy dobrym a złem, ale dobro i zło już istnieją, o tyle tutaj jest tak, że nawet ja sam jeszcze nie istnieję. Pod wpływem, w zależności od tego, jakich dokonam decyzji w swoim życiu, w jaki sposób będę postępował, będę kompletnie innym człowiekiem. Czyli każda moja decyzja zaważy na tym, kim ostatecznie będę. Każda moja decyzja mnie tworzy. Mówi się dlatego, że wolność w egzystencjalizmie jest skierowana ku przyszłości, nie ku obecnemu stanowi rzeczy, przepraszam, tylko ku temu, co dopiero może być. Tak? Ja kierując się swoją wolnością, odnoszę się do tego, kim dopiero będę. Czyli odnoszę się do czegoś, czego tak naprawdę jeszcze nie wiem, co jest jeszcze niejasne. Tutaj, człowiek jest tutaj taką tworzącą się istotą. Ja jestem jeszcze nie gotowa, tak? Ja dopiero powstaję. Wszystko, co zrobię, wszystko, co powiem, każdy moment mojego życia, każde moje konkretne zachowanie wpłynie na to, kim dopiero będę, wpłynie na moje życie. I to jest taka bardzo radykalna teza, dlatego że w egzystencjalizmie podkreśla się, że nie ma tutaj jakby taryfy ulgowej. Ja nie mogę sobie powiedzieć, że owszem, tak, to jestem wolny, ale akurat w takiej a takiej sytuacji nie miałem wyboru. Nie wiem, zostałem postawiony pod ścianą. Zawsze mamy wybór. Według egzystencjalizmu tu zawsze mamy wybór. Jeżeli nawet jakieś nasze działanie w jakiś sposób jest ograniczone czy zdeterminowane, to mamy przynajmniej wybór co do tego, co sobie o nim myślimy. Ja przynajmniej tyle mogę zrobić, że zajmuję określoną postawę wobec tego, co się wydarzyło, wobec tego, co ja zrobiłem, wobec tego, jak ktoś zachował się wobec mnie. Mogę się na to nie zgodzić, tak? Mogę się na to nie zgodzić lub zgodzić. Mogę zaakceptować to. I to już jest coś ogromnie ważnego. Niezależnie od tego, czy to, co ja sobie pomyślałem albo zrobiłem, wpłynie na sytuację. Dlatego wydaje mi się, że egzystencjalizm jest też dobrym tematem, żeby dyskutować z tym fatalizmem, tak? No bo tutaj niezależnie od tego, jak się potoczy moje życie, być może ja nie mogę rzeczywiście wiele zrobić, być może wiele nie zmienię, tak? No to jest przykład chociażby. No nie wiem, Maksymilian Kolbe jest taką postacią przywoływaną w tym kontekście bardzo często, tak? No nie było tam wiele do zrobienia, jakby nie można było zmienić świata, ale można było się nie zgodzić, tak? I to dla egzystencjalistów to już samo w sobie jest ważne, niezależnie od tego, czy wpłynę na losy świata. No dobrze, proszę Państwa. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą historyczną część. Natomiast teraz chciałabym, żeby Państwo raz jeszcze przypomnieli sobie te pytania albo te Państwa odpowiedzi, o które poprosiłam na początku wykładu, tak? Czyli o tym naszym myśleniu na temat wolności. Co to jest i jak to się ma do tego, co zostało tutaj powiedziane? Czyli do tych filozoficznych koncepcji. Najpierw Państwu pokażę obrazki. Ja jeszcze raz chciałabym, żeby Państwo sobie zwizualizowali wolność. Ja wybrałam takie. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórym z Państwa rzeczywiście kojarzą się z wolnością. Taki przynajmniej był mój zamysł. Mi się skojarzyły z takim pierwszym właśnie wyobrażeniem tej wolności jako swobody. To wydawało mi się, że bardzo ładnie pasują. No ale teraz właśnie, zobaczmy jak to jest, bo starałam się wychwycić coś takiego, co dla mnie wydawało się intuicyjne i co wydawało mi się jakoś licować z tym, jak teraz w takim myśleniu powszechnym, niekoniecznie w filozofii akademickiej myśli się o wolności. I zobaczmy teraz, że jakby cechy, które starałam się wyodrębnić z tego wykładu historycznego, to było tak, u Sokratesa powiedzieliśmy, że wolność związana jest z samokontrolą, z takim samoograniczaniem się, gdzie wydaje mi się, że jak teraz myślimy sobie o wolności, to ona jest czymś kompletnie innym. Ona nie jest samoograniczaniem się, ona jest właśnie dążeniem do jak największej ilości możliwości. Tak? Jestem wolny wtedy, kiedy mam możliwość realizować swoje zachcianki, jestem wolny wtedy, kiedy mam możliwość realizować swoje plany, marzenia, zamierzenia, kiedy mogę jak najwięcej zrobić, jak najwięcej być, jak najbardziej być, nie wiem, jak najbardziej zdobywać i przeżywać świat. To proszę zobaczyć, że Sokrates, jeden z pierwszych właśnie tutaj filozofów badających człowieka, mówi zupełnie inaczej. Nie, to nie jest wcale wolność. To wtedy właśnie jestem niewolnikiem, bo wtedy
wtedy pozwalam działać swoim namiętnościom. Tak? No, one i co jest dla mnie bardzo ważne, Sokrates wiąże te namiętności właśnie z cielesnością, tak? Z ciałem, czyli nasze namiętności są zwykle jakimiś takimi zachciankami fizycznymi, fizjologicznymi, można powiedzieć. Natomiast proszę spojrzeć, że zwłaszcza dzisiejszy świat właśnie, wydaje mi się, że taki świat, w którym żyjemy obecnie, dostarcza nam ogromną ilość zupełnie innego rodzaju namiętności, które już niekoniecznie muszą być związane z ciałem. Tak? Jest mnóstwo takich pokus, bym powiedziała, intelektualnych, pokus emocjonalnych, pokus nawet może i duchowych. No i takie dwie rzeczy, które mi przyszły najbardziej do głowy. Pierwsza jest taka, że we współczesnym świecie wzrasta ilość różnego rodzaju nałogów. Tak? Jakby Sokrates mówił, że no nie wiem, jak ja bym pił za dużo alkoholu albo za bardzo się objadał, no to na pewno wtedy jakby folguje swojemu ciału. No a teraz to ilość tych rzeczy, które można robić za bardzo, za często i jakoś tak trochę automatycznie jest coraz większa. Ja nie wiem, pierwsze co mi przyszło do głowy to są media społecznościowe, czyli nie wiem, no to jak teraz żyjemy, zwłaszcza jak myślimy o ludziach młodszych, których tutaj trochę mamy. Nie wiem, codziennie siedzimy, sprawdzamy Facebooka, zewsząd wrzucamy sobie zdjęcia na właśnie portale społecznościowe i jakby wydaje mi się, że to w pewnym momencie doprowadza do takiego stanu, że nie już nie jesteśmy w stanie żyć bez tego. To jest jakiś rodzaj nałogu. Druga rzecz, która przyszła mi do głowy, jest związana z komercjalizacją życia teraz, tak? To znaczy, popatrzmy, ile jest rzeczy, oprócz tych, których nie możemy sobie odmówić, których naprawdę ciężko nam się powstrzymać, oprócz właśnie tych, które ja sam wiem, że jakoś ciężko mi bez nich egzystować, to jak wiele jest rzeczy, które mi się wmawia, że ja ich potrzebuję, tak? Ja bym nawet może nie pomyślała, że czegoś takiego potrzebuję, no ale wszyscy tego potrzebują, wszyscy to robią, to wytwarza jakąś taką chęć jakby dorównania tej obecnej codzienności. Także wydaje mi się, że to bardzo daleko odchodzi od tego pomysłu samokontroli, który przedstawił nam Sokrates. Druga rzecz, którą starałam się wyodrębnić w kontekście świętego Augustyna, tak? Czyli wolność jako dążenie do podejmowania dobrych wyborów. Wolność jako coś, co pomaga mi dokonywać dobrej decyzji i wybierania obiektywnego dobra. To też proszę popatrzeć, że tak naprawdę też nie chciałabym, żeby Państwo pomyśleli, że to, co ja teraz robię, to jest jakaś krytyka dzisiejszych czasów i dzisiejszego myślenia, bo wydaje się, że ciężko jest teraz funkcjonować inaczej. No proszę popatrzeć, że żyjemy tak naprawdę w takim bardzo globalnym świecie. Wszystko nam się miesza, mieszają nam się tradycje kulturowe. Tak? Żyjemy wśród wielu różnych tradycji, wśród wielu różnych systemów religijnych czy społecznych. I wskazanie na coś, co byłoby obiektywną wartością, którą wszyscy uznają i którą każdy akceptuje, o której każdy powie, że tak, to jest właśnie dobro, robi się bardzo trudne, prawie niewykonalne. O ile to może było łatwe w czasach Augustyna, o tyle w dzisiejszych czasach to jest bardzo trudne. W związku z czym myślenie o wolności też nam się zmienia. Już nie myślimy, że to jest wybieranie obiektywnego dobra, bo trochę nie wierzymy w to obiektywne dobro. To dobro nam się relatywizuje. Dzieje się taka sytuacja, że te klasyczne wartości filozoficzne, dobro, prawda, piękno, przestają być takie obiektywne. One coraz bardziej właśnie ulegają tej takiej relatywizacji. Natomiast właśnie wolność jako możliwość wyboru zaczyna być obiektywizowana, czy nawet absolutyzowana w jakiś sposób, że wolność staje się wartością samą w sobie. Ona była klasycznie środkiem do celu, ona była czymś, co umożliwiało nam wybór wartości. W tej chwili jest raczej tak, że to wolność jest tą główną wartością. Jakbyśmy kazali wymienić ludziom, co jest dla nich najcenniejsze w życiu, myślę, że wolność znalazłaby się, podejrzewam, że wyżej niż prawda. I teraz pytanie właśnie, po co nam ta wolność tak naprawdę? Tak jakby u Augustyna to było jasne, ona jest po to, żeby wybrać coś dobrego. U Sokratesa to też było jasne, po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Teraz bardzo chcemy tej wolności, ale właściwie po co nam ta wolność? Przepraszam, ale to wydaje mi się, że tutaj troszeczkę mieszają się różne rodzaje wolności, bo jedna to jest wolność, która polega na tym, że dokonuję jakiegoś wyboru, a druga to jest wolność, która polega na tym, że mogę realizować swoje wybory. Mogą być sytuacje, kiedy dokonuję wyboru, czyli mam prawo tylko myśleć, natomiast nie mogę realizować swoich wyborów. Natomiast bywają sytuacje odwrotne, że ja nie jestem w stanie, mam co prawda możliwości działania, ale nie jestem w stanie dokonywać tego wyboru. I to są dwa trochę odmienne aspekty wolności. No dobrze, czyli pan, który z tych aspektów wiązałby na przykład z tą myślą sokratejską? Myśl sokratejska jest mi obca raczej. Bliżej Augustyna, czy Tomasza Hobbesa,
Tu w zasadzie jest generalnie mowa o wykonywaniu wyboru w tych doktrynach filozoficznych. Natomiast zupełnie osobną rzeczą, która mam wrażenie, że jest pomijana, jest możliwość realizacji własnych wyborów. No właśnie, i to, wydaje mi się, że ale to jest też trochę ta zmiana, o której ja mówię. To znaczy klasycznie w filozofii jest tak, że mówi się o możliwości dokonywania wyboru, właśnie o możliwości podejmowania decyzji i tak naprawdę to się akurat tak bardzo nie zmieniło, bo to jest widoczne i u Sokratesa i właśnie w tym egzystencjalizmie. Natomiast w naszym myśleniu potocznym i no przynajmniej współcześnie, ciężko powiedzieć jak było wcześniej, właśnie stawiamy raczej nacisk na ten drugi, jak pan określił, drugi rodzaj wolności, czyli na możliwość realizacji tego. Ale często zapominając o tym pierwszym. No właśnie, to też jest tutaj to, do czego chciałabym dążyć, żeby państwu o tym powiedzieć, ale pan trochę ubiegł tę tezę, w każdym razie tak, no rzeczywiście niech państwo spojrzą, że jakoś jak my myślimy o wolności, to i tak bardzo myślimy o tym momencie wyboru, raczej myślimy o tym, co możemy z nią zrobić, tak, na czym ona będzie polegała, tak, no oczywiście zwłaszcza to jest w tym takim aspekcie społecznym istotne, tak, no wolność polega na tym, że mogę głosować, i w jakikolwiek inny sposób wpływać na rzeczywistość, która jest naokoło mnie. Wolność, która polega po prostu na tym, że ja podejmuję decyzję, ale nic z niej specjalnego nie wynika, no to niekoniecznie wydaje nam się wolnością. Podczas gdy wydaje się, że bez tej pierwszej rzeczywiście nie ma mowy o tej drugiej. Zresztą to zaraz do tego dojdę. I ostatnia rzecz. Tak powiedzieliśmy sobie, jak się nam zmieniło myślenie w stosunku do Sokratesa i w stosunku do Augustyna, którzy byli dawno temu. A tak naprawdę egzystencjalizm jest dużo nowszą, nazwijmy to doktryną, a wydaje mi się, że być może to, co było najważniejsze w egzystencjalizmie, jest jeszcze bardziej zgubione teraz niż te poprzednie wątki filozoficzne. To znaczy powiązanie wolności i odpowiedzialności. Ten nacisk na to, że wolność jest czymś trudnym. W egzystencjalizmie jest tak, że ona owszem jest naszym największym skarbem, jest tym, co różni nas od pozostałych istot. Tak, człowiek jest wyjątkowy, bo jest wolny. To jest w ogóle najświetniejsza i najwspanialsza rzecz, która nam się przydarzyła, że jesteśmy wolni, ale z drugiej strony ta najświetniejsza i najwspanialsza rzecz jest też strasznie trudna. Tak jest. W momencie, dlaczego? Dlatego, że właśnie wolność związana jest z odpowiedzialnością. Jeżeli ja jestem wolny, to znaczy, że wszystko, co ja zrobiłem, zrobiłem, bo tak ja chciałem, tak? Bo to wynikało ze mnie, w związku z czym ja nie mogę na nikogo ani na nic zwalić odpowiedzialności. Moja wolność sprawia, że wszystko, co mi się przydarzyło w życiu, jest czymś takim, za co ja odpowiadam. Ja muszę na siebie wziąć odpowiedzialność za to. Ja nie mogę powiedzieć, że tak mi się wydarzyło, bo ktoś mnie namówił, albo tak mnie wychowali, albo wszyscy tak robili, albo nie wiem, taka była moda. Wszystko, co robiłem, robiłem ja. Niezależnie od tego, dlaczego. To robiłem ja, więc jakby ja jestem za to odpowiedzialny. I proszę popatrzeć, że teraz, jak się tak spojrzy na rzeczywistość społeczną tak naprawdę, nie na myślenie filozoficzne, to ten związek pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością został bardzo rozluźniony. Jak myślimy o wolności, to niekoniecznie ona idzie od razu w parze z odpowiedzialnością. Wydaje mi się, że w skrajnej wersji to nawet zaczyna wyglądać tak, że wolność wręcz polega na tym, że ja nie muszę ponosić odpowiedzialności. Tak jak u egzystencjalizmu warunkiem wolności jest odpowiedzialność, tak tutaj, jak sobie o tym teraz myślimy, to właśnie wolność to jest to, co na obrazkach, tak? Te sytuacje takiej beztroski, swobody, właśnie te sytuacje, w których robię, co chcę, i które nie będą się za mną ciągnęły, mówiąc brzydko, tak? No, nawet proszę spojrzeć na takie określenia, pierwsze, które przychodzą do głowy. Wolny związek. Co to jest wolny związek? Wolny związek to jest właśnie związek, w którym nie ma odpowiedzialności, w którym robię, co chcę i w każdej chwili mogę jakby zacząć od początku. Wolny zawód, no kojarzy się może trochę pozytywniej, ale to też jest wolny zawód, na czym on polega? Ja nie jestem, nie wiem, lekarzem, prawnikiem, bo tak jestem wykształcony. Wolny zawód polega na tym, że robię coś przez jakiś czas, a kiedy przyjdzie mi pomysł na coś innego, mogę to zmienić. Tak jakby mogę zacząć właśnie życie od początku. I wydaje się, że to, że zapomnieliśmy o tych wszystkich, tych takich, jak to określiłam, kamieniach milowych w filozofii, jest istotne nie tylko dlatego, że tam się nam zmieniają teraz dzieła filozoficzne i trochę inaczej się o tym pisze. Jest istotne ze względu właśnie na to, jak żyjemy. I ma to związek i tutaj bardzo, bardzo byłoby mi miło, jakby państwo jakoś pomyśleli nad konkretnymi przykładami. Ma to właśnie związek, jak sądzę, z tym, że mamy teraz coraz większe możliwości. To znaczy myślimy tak, a nie inaczej. Znaczy, na pewno przyczyna jest głębsza. Jest trochę tak, że te możliwości, które daje nam nauka i technika, są przez nas źle wykorzystywane, bo one mogą nam pomóc w byciu wolnym, a coś takiego się stało z nami, że my im pomagamy nas zniewalać. To znaczy, proszę spojrzeć na przykład. Jeżeli ja mam świadomość, jakie są czynniki, które na mnie wpływają, czyli wracamy do tego determinizmu, o którym była mowa na początku. Tych czynników jest masa, tak jak mówiliśmy, no nie wiem, chociażby geny, tak, czy właśnie wychowanie. Jeżeli ja będę znać lepiej te czynniki, jeżeli ja będę bardziej mieć świadomość, co i jak na mnie wpływa i w jaki sposób, to ja mam większą możliwość jakiegoś
kontrolowania tego, tak, wpływu na to, sprawdzania tych swoich zachowań. Natomiast i to jest ten plus, który daje nam nauka, tak, rozwój psychologii, rozwój socjologii, to wszystko nam powinno pomagać. Natomiast z drugiej strony daje nam to też taką pokusę, że skoro widzimy te mechanizmy, wiemy, że są jakieś mechanizmy, tak, że człowiek postępuje w taki, a nie określony sposób z powodu tych mechanizmów i praw, czy to psychologicznych, czy socjologicznych, to troszeczkę właśnie wykorzystujemy to do tego, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność. Nie żeby wpłynąć, żeby to zbadać, tylko żeby sobie pomyśleć, no tak, tak działam, bo takie są prawa, no i koniec, tak, no jakby umywam ręce, te prawa mną tak pokierowały, więc tutaj no jakby... Bardzo łatwo jest tych możliwości nie wykorzystać. I podobnie jest, myślę, z rozwojem techniki, tak? No owszem, ona nam daje coraz większe możliwości właśnie tego, o czym Pan mówił, czyli realizowania tych moich wyborów. Natomiast czy ja zawsze to wykorzystuję do realizowania moich wyborów? No nie wiem, no ja na pewno nie. Nie wiem, jakie Państwo mają o tym wyobrażenie, ale ja na pewno nie. Ludzie, których znam, też na pewno nie. Myślę, że w bardzo, bardzo wielkiej ilości przypadków dzieje się tak, że ta technika zamiast nam umożliwiać, zamiast być narzędziem dla wykorzystania wolności, staje się czymś takim, co też nas zniewala, co nas wprowadza w jakieś określone schematy, którymi zaczynamy żyć. I teraz... Ja wcześniej prowadziłam ten wykład gdzie indziej i wtedy nie przywoływałam profesora Salija, natomiast parę dni temu wróciłam do tego tekstu, który kiedyś słyszałam na żywo, dawno, dawno, dawno temu i tak jakoś mi przyszło do głowy, że to będzie fajnie połączyć, więc sobie przeczytałam ten tekst jeszcze raz. Dlatego, że to, co ja zrobiłam do tej pory, to było takie trochę skrytykowanie tego naszego współczesnego myślenia i pokazanie, co w nim jest nie tak. Nawet ciężko pokazać dlaczego, no ale można pokazać, że, no ale to tak naprawdę nie jest żadne trudne zadanie. To się robi od lat i też filozofowie zwracają na to uwagę, że ta współczesność jest taka, że dąży do wolności, ale nie wie, co z nią robić, że tak naprawdę popada w niewolę. No jakby krytyka jest łatwym krokiem, tak? No jakby ta część negatywna nigdy nie, no, czy to chodzi o filozofię, czy o jakąkolwiek inną dziedzinę, nie wymaga wielkiego wysiłku, tak? Skrytykować jest łatwo. Trudniejsza jest część pozytywna i wydaje mi się, że właśnie ten tekst, który Państwu chciałabym tutaj przywołać, może być jakimś krokiem, jakąś taką pomocą, żeby pomyśleć, co dalej, tak? No skoro nie jesteśmy wolni, skoro robimy tyle tych błędów i tak bardzo siebie sami zniewalamy, to jak się ratować, tak? No jakby... Jak się jednak starać tę wolność odzyskać? W tekście, który Państwo mają przywołany, są powiedziane jest powiedziane wiele ważnych rzeczy, ale na dwie chciałabym zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz jest taka, tutaj ojciec Sali pod koniec pisze, jest taki krótki rozdział, który nazywa się Wolność a prawa i on tam stwierdza, że on na ten temat nie ma zbyt dużo rzeczy do powiedzenia i to tylko tak pokrótce powie i ogólnie na tym się tak za dobrze nie zna, natomiast okazuje się, że mówi bardzo ważną rzecz, bo powie tak, owszem, są różne próby tego, żeby nas czynić wolnymi, że tak powiem, odgórnie właśnie, poprzez prawa. I te próby oczywiście są dobre i należy je podejmować. Natomiast, co jest istotne, nie da się nikogo zmusić do wolności. Tak? I to jest troszeczkę to, co już tam się dzisiaj przewinęło. Niezależnie od tego, jaki jest, mamy ustrój, jakie prawa i obowiązki obowiązują w tym ustroju, jaka jest rzeczywistość społeczna, w której jesteśmy, samo to odgórne działanie i te przepisy, i te obowiązki, i te prawa nie uczynią mnie nikim, jakby człowiekiem wolnym. Żebym ja była osobą wolną, ja muszę nią najpierw być sama, a te prawa są dopiero potem. To znaczy, owszem, prawa i ustroje i przepisy mogą nam przeszkadzać w byciu wolnym, jak najbardziej. Mogą nam tę wolność utrudniać, mogą nam ją zabierać, to jest niewątpliwe. Natomiast niestety w drugą stronę to nie działa. To, że ja mam prawo do tego, żeby być wolnym, to nie oznacza, że ja będę wolny. Tak, czyli ta wolność tutaj nasza, ta osobista, osobowa, właśnie taka ludzka, przyrodzona każdemu człowiekowi idzie najpierw. Jej się nie da zagwarantować. Można tworzyć taki klimat, czy taki ustrój, czy taki układ społeczny, w którym ona jest łatwiejsza do realizowania, ale nie da się jej zagwarantować, nie da się jej nikomu wpoić. I druga ważna rzecz w tym tekście. No właśnie, bo skoro nie da się tego zrobić odgórnie, to jak to robić oddolnie? Tak? No, jak to się wziąć za siebie, żeby jednak trochę tej wolności poszukać? I profesor Sali wymienia w swoim tekście trzy wymiary wolności. Powie, że tak. Pierwsza wolność to jest wolność jako przeciwieństwo przymusu. I ona jest takim warunkiem. Bez niej jakby jak jej nie ma, no to dalej nie pójdziemy. Tak? Jeżeli działam tylko i wyłącznie pod wpływem przymusu, no to ciężko tutaj mówić o wolności. Choć jak no, starałam się podkreślić, na przykład w egzystencjalizmie mogłoby być inaczej. Natomiast tak, z nią są, myślę, że co najmniej dwa kłopoty. Jeden jest taki, że to nie wystarczy. To, że ja nie działam pod wpływem przymusu, to jeszcze nie znaczy, że jestem wolny. Drugi jest taki, że to do końca jest niemożliwe. To znaczy, no,
Bo popatrzmy, co jest tym przymusem? No właśnie wszystkie czynniki zewnętrzne determinujące mnie, to jest w jakiś sposób przymus, tak? Czy na przykład rola społeczna, w której jestem, to, że jestem, nie wiem, pracownikiem jakiejś firmy, tak? Nie wiem, lekarzem, rodzicem, żoną, mężem, dzieckiem. To mnie już stawia w określonej roli. To narzuca na mnie jakieś obowiązki, to sprawia, że mam jakiś przymus, tak? No nie mogę pojechać na wakacje, jak akurat, nie wiem, dziecko choruje mi na grypę. Czy, no głupi przykład, tak? To ale jakby jest cała masa takich rzeczy, które nas w jakiś sposób ograniczają. Tego się nie da przeskoczyć. To jakby zawsze będzie. Jeżeli byśmy oczekiwali od wolności, że ona będzie brakiem jakiegokolwiek przymusu, że będzie taką całkowitą swobodą, no to rzeczywiście wypada się z tą wolnością pożegnać. No tylko, że cały szkopuł w tym, że to nie jest potrzebne. To znaczy to, że ja, że są jakieś, jak w jakiejś mierze jestem przymuszany do różnych rzeczy właśnie jakby odgórnie czy zewnętrznie, to jeszcze nie znaczy, że nie jestem wolny. To mimo tego całego przymusu i mimo tych wszystkich determinantów, ja mogę nadal być wolnym człowiekiem. Drugi wymiar wolności to jest wolność jako bycie panem samego siebie. To jest już coś więcej, to już jest coś, powiedziałam, głębszego, tak? Ten brak przymusu jest czymś jakimś takim zewnętrznym, właśnie moją niezależnością od pewnych czynników zewnętrznych. Natomiast bycie panem samego siebie polega na tym, że jeżeli ja podejmuję decyzję, to ja ją podejmuję z siebie, bo ja chcę ją podjąć, tak? Czyli nie dlatego, że ulegam na przykład wpływowi tłumu, nie dlatego, że zostałem właśnie namówiony, nie dlatego, że jakoś zostałem zmanipulowany, albo że myślę sobie, że mi nie wypada. Ja sam sobą rządzę, tak? Ja sam sobie narzucam jakieś prawo, tak? Ja sam postępuję według swoich zasad. I tutaj znowu, po pierwsze to jest też troszeczkę problematyczne, no bo możemy ten drugi wymiar wolności podciągnąć pod ten pierwszy i zapytać, czy to nie jest jednak tak, że w każdym momencie, jeżeli podejmuję decyzję teoretycznie sam, a nie pod wpływem kogoś, to jednak nie jest tak, że wcześniej coś na mnie wpłynęło, no chociażby to wychowanie, tak? Czyli jakieś tam czynniki determinujące były już wcześniej, czyli problem z pierwszą wolnością trochę nam się przenosi na problem z drugą wolnością. A druga rzecz jest taka, że no nie wiem, jak ja sobie myślę o tej wolności jako byciu panem samego siebie, to trochę sobie wyobrażam osobę, która, nie wiem, siedzi zamknięta w swoim zamczysku, nie, nawet w pokoju, tak? Po prostu zrobiła tam sobie centrum dowodzenia światem, jest tam tylko sama i jest panem samego siebie. No i świetnie, tak? Tylko czy to jest naprawdę wolność, tak? Czy jakby, to nie wystarczy, że ja jestem sam panem samego siebie. Czy to już jest jakby, wolność realizuje się w świecie, wolność realizuje się w relacjach z innymi ludźmi i wolność potrzebuje wyjścia na zewnątrz. To, że tylko ja postępuję według swojego, no nie wiem, jakiegoś kodeksu moralnego, czy według tego, jak chcę, to nie wystarczy. Bo jakby, wydaje mi się, że tym takim elementem, który koniecznie trzeba z wolnością wiązać, to jest element właśnie tej sprawczości. To jest tak naprawdę też to, co mówiliśmy wcześniej o wolności jako wyborze i wolności jako realizacji tej wolności. Wybór jest bardzo ważny, ale jak poprzestajemy na samym wyborze, to chyba coś nam się jednak gubi. Że jednak chcielibyśmy widzieć wolność jako taką twórczość, jako jakieś kreatywne działanie, jako rzeczywiste wywieranie wpływu na świat, na rzeczywistość, w której jesteśmy. Nie na zamknięcie się w pokoju i rządzenie się samym sobą. No i jest właśnie trzecia wolność, która wydaje mi się najbliższa temu, o czym, jakby do czego chciałabym tutaj dzisiaj dążyć. To jest wolność jako bycie u siebie. I prawdę mówiąc, ja oprócz tego, no właśnie kiedyś dawno wykładu profesora Salija i teraz tego tekstu, nie spotkałam się z tym określeniem wolności nigdzie indziej. Profesor Salij mówi, że ona została zapomniana, że wcześniej to było oczywiste, że wolność na tym polega, a teraz się o tym w ogóle nie myśli. No i tak jak mówię, mi też by nie przyszła do głowy i zwykle jak się mówi o wolności w filozofii, to takie określenie w ogóle się nie pojawia. Natomiast dlaczego ono jest ważne? Jest przykład, który ze względu na ten przykład przypomniałam sobie w ogóle ten tekst. Ale tam profesor Salij mówi o tym, że w starożytności było tak, że określenie wolna kobieta to było określenie mężatki, tak? Jak teraz się mówi, że wolna to jest singielka, tam, to wtedy wolna kobieta to była mężatka. Dlaczego? Dlatego, że ona właśnie była u siebie, tak? I co to znaczy to bycie u siebie? To tak, no, dlatego Państwu tutaj zrobiłam obrazek z domkiem, tak? Bo mi się kojarzy, że bycie u siebie to jest takie bycie u siebie w domu. I co się dzieje, kiedy ja jestem u siebie w domu? To, że ja jestem u siebie w domu, to nie znaczy, że ja jestem niczym niezdeterminowany, że nic na mnie nie wpływa i że w ogóle robię sobie, co chcę. Wprost przeciwnie, jak jestem w swoim domu, to zwykle rządzę się jakimiś określonymi zasadami, tak? Zasadami, które sobie ja razem z innymi domownikami wypracowałam. Tak? One są efektem jakiegoś takiego wypracowywania wspólnego życia, niemniej jednak są to zasady. I to wydaje mi się strasznie ważne, tak? Że jakby wolność, która sprowadza się do tego, że ja sobie robię, co chcę,
zapominając o tym, że są jakieś zasady, albo jakby uznając, że ja sobie teraz je będę na bieżąco wytwarzać, to jest jakaś taka wolność chybiona. To jest taka wolność, która nas prowadzi do momentu, w którym tak naprawdę właśnie nie wiemy, co z nią zrobić. Że jestem wolny, no i cóż z tego, tak? Ta wolność, która polega na byciem panem samego siebie, też trochę tak działa, tak? No, nikt mnie nie zmusza, robię sobie, co chcę, natomiast znowu, no i co z tego? Natomiast ta wolność jako bycie u siebie, to już jest, jakby ona bardziej nas prowadza w ten wymiar społeczny, tak? I wydaje się, że taka pełna wolność polegałaby na tym, że ja jestem, że ja w całym swoim życiu, jakby cały czas będąc w świecie, jestem u siebie, tak? Czyli żyję na określonych przeze mnie i przez ludzi, z którymi jestem w relacjach, zasadach. Proszę też zobaczyć, że jakby, jak ja jestem u siebie, to jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to przestrzega moich zasad, tak? Albo przynajmniej się stara. Może do mnie nie przyjść więcej, tak? Albo, no nie wiem, jeżeli ja do kogoś przychodzę, tak, to jeżeli jestem człowiekiem kulturalnym, to też przestrzegam zasad, które panują u tego kogoś. Jak mi się nie podobają, mogę też tam więcej nie przyjść. To nie chodzi o to, że jakby wolność taka pełna ma polegać na tym, że każdy sobie robi, co chce, a jak tobie nie pasuje to, czego chcę ja, to w takim razie nie wchodzimy w interakcję. To chodzi o to, że jeżeli są dwie osoby i one mają jakby inne zasady, to właśnie dlatego wchodzą w interakcję, żeby te zasady wspólnie wybudować, żeby te zasady dopiero się stworzyły. I też jakby takim hasłem, które, o na przykład jak prowadziłam ostatnio ten wykład i na początku państwa poprosiłam, żebyśmy sobie zrobili taką krótką pogadankę, dyskusję, przemyślenie, co to takiego jest ta wolność, na czym ona polega, jak ją realizować. No i tam takie pierwsze i takie chyba najsilniej podtrzymywane stanowisko było takie, że wolność polega na tym, że robię, co mi się, jakby robię to, co chcę, dopóki nie ograniczam wolności drugiej osoby. I wydaje mi się, że to jest bardzo powszechny pogląd i bardzo powszechne spojrzenie na temat wolności. Natomiast on jest strasznie zły, no on jest okropnie nietrafiony i wydaje mi się, że ta wolność jako bycie u siebie jest czymś kompletnie przeciwnym, bo proszę spojrzeć, no jeżeli wolność to jest robienie, co mi się żywnie podoba, dopóki komuś nie przeszkadzam, no to po pierwsze już na tym pierwszym etapie nie mam żadnych zasad, którymi się kieruję. Tak? Właśnie działam tak naprawdę nie na mocy wolności, działam na mocy przypadku. Raz mi się podoba tak, raz mi się podoba inaczej, jakoś to tam jest, tak trochę się daje unosić temu, co się dzieje. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, dopóki komuś nie przeszkadzam, tak, no jakby to troszeczkę nas doprowadza do takiej sytuacji, że jeżeli już zacznę komuś przeszkadzać, to już tak naprawdę nic nie mogę zrobić. Mogę sobie robić, co mi się żywnie podoba, póki komuś nie przeszkadzam, natomiast w momencie, kiedy się konfrontuję z drugim człowiekiem, który jest inny ode mnie, który ma inne ode mnie zasady, to w tym momencie już jestem kompletnie pozbawiony ruchu, tak, bo mogę mu jakoś przeszkadzać. Bycie u siebie, to bycie w domu jest czymś całkowicie innym. Tam się cały czas ścierają różni ludzie, którzy nie są identyczni, którzy nie mają dokładnie takich samych potrzeb, którzy nie mają dokładnie takich samych celów, ale uczą się tego życia razem. Nie na zasadzie, że jak ci coś przeszkadza, to już nigdy tego nie zrobię. Tak, no to jakoś to przepracujemy. To jest, wydaje mi się, że dużo bardziej taka otwarta forma wolności. I właśnie, tu jeszcze mam dla państwa obrazek, zaraz będzie. A, ale może cofnijmy jeszcze przed obrazkiem. No tak, jeszcze skupmy się na tym na chwilę, bo chciałabym jeszcze, żebyśmy wrócili na chwilę do tego egzystencjalizmu. Tam było powiedziane, że wolność ma w sobie ten aspekt, no tą jakąś niewiadomą, tak? Że ona prowadzi nas do tego, co dopiero będzie, a nie do obecnego stanu rzeczy, w związku z czym jest w niej coś niejasnego, jest w niej jakaś tajemnica. A wydaje mi się, że przy tym jakby określeniu wolności jako tego bycia u siebie, ale też bycia z innymi ludźmi, ten moment tajemnicy jest jeszcze większy. Jest jakby, on się jakoś potęguje, tak? Bo jakby to, czym ja będę dla samego siebie, jest dla mnie jeszcze niejasne. Zobaczymy w zależności od tego, jak się zachowam. Natomiast to, że ja swoją wolność realizuję w świecie z ludźmi, to daje jeszcze większy element tej niejasności, tak? Bo żebym ja mógł być naprawdę wolny, ja muszę wpływać na to, co się dzieje. Ja muszę być jakoś sprawczy. Ja muszę też wywierać wpływ jakiś na otoczenie. To nie znaczy narzucać otoczeniu swoje zdanie, tak? Bo to już nie, to by ograniczało wolność drugiej osoby oczywiście. Natomiast no jakoś jednak wpływam. To też nie oznacza manipulacji, ale na pewno nie oznacza braku jakiejkolwiek chęci zrobienia czegokolwiek, tak? W związku z czym, ponieważ wolność wymaga skonfrontowania się z tym drugim, z tym innym, z tym nietożsamym ze mną człowiekiem, to ona jeszcze wystawia mnie na taką sytuację, że ja siebie samego nie znam, no jasne, więc to już tutaj wprowadza jakąś niejasność, natomiast tego drugiego człowieka tym bardziej nie znam. Ja tym bardziej nie wiem, co on zrobi z tym moim postępowaniem. Ja tym bardziej nie wiem, jak sytuacja się obróci, natomiast no jeżeli jestem wolny, to próbuję, tak? To jakoś ryzykuję, wystawiam się na działanie tego, jeżeli się zamknę tylko w sobie i będę właśnie tą postacią w zamkniętym pokoju, gdzie mam kontrolę nad sytuacją, to nie będę wcale wolny. Będę wolny wtedy, kiedy przynajmniej spróbuję. Może nie zawsze uda mi się osiągnąć cel, ale nie zmienia to faktu, że jednak
ta moja próba sprawczości jest już jakimś rodzajem wolności, tak? Nawet jakby narzucanie celu za wszelką cenę, to też nie byłaby wolność. To jest człowiek, który nie jest wolny. I co chciałam, bo on jest nijaki, widzą Państwo, nie ma twarzy, nie ma w ogóle nic charakterystycznego. Dlaczego? Bo on nie próbuje być sobą, tak? On idzie sobie pod górę i no jak większość z nas ma trochę pod górkę, tak? Jest stromo, ma jeszcze jakiś wykrzywiony ten kijek, no, chyba ma nieprzygotowane dobrze ubranie, na pewno wieje mu wiatr prosto w oczy, tak? Jest mnóstwo różnych czynników na zewnątrz, które sprawiają, że strasznie mu się ciężko idzie pod tą górkę, tak? Ponieważ on nie próbuje być tym, który jest odpowiedzialny za tą drogę. A to jest człowiek wolny. On się po pierwsze lepiej przyszykował, jak Państwo widzą, ale po drugie, proszę zauważyć, on ma nawet bardziej stromą górkę. On ma jeszcze trudniej w życiu, ale on jest jakiś, tak? On sobie sam przygotował, ma świetnie przygotowane ubrania, plecak i w ogóle prosty kijek, ale pomijając to, on jest właśnie tym, który próbuje być sobą. Tak, próbuje być sobą, próbuje decydować o sobie. Nie zrzuca odpowiedzialności na to, co jest naokoło. Tak? I teraz konkluzja, do której dążę, jest taka, że w tym całym naszym myśleniu o wolności i tym potocznym, i tym filozoficznym, ale no, w tym, co jakby najbardziej warto byłoby z tego wyciągnąć, jest takie myślenie, że jak na początku się zastanawiamy, co ogranicza moją wolność, no to właśnie przychodzi masa czynników. Jak pytałam, to jest śmieszne, jak pytałam Państwa tam właśnie w Uniwersytecie III wieku, to pierwsza w ogóle odpowiedź, jaką usłyszałam na to, co ogranicza wolność, to było, no najbardziej to ogranicza wolność to, że jest się właśnie w małżeństwie. Mąż albo żona, to jest ten element, który najbardziej ogranicza wolność. No, podejrzewam, że możemy ich znaleźć, tych elementów, dużo więcej, no ale jakby zamysł jest taki. Dopóki myślimy, że moją wolność ogranicza to, że nie wiem, właśnie jestem w relacjach z ludźmi, oni ode mnie strasznie dużo wymagają, albo nie wiem, no niestety doba ma tylko 24 godziny i to też mnie tak okropnie ogranicza, bo mogłabym zrobić o tyle więcej rzeczy, jakby tych godzin było trochę więcej. Albo dlatego, że zostałem tak, a nie inaczej wychowany, a w dodatku jeszcze nie mam pieniędzy, to już w ogóle nie zrealizuję swoich celów. To w ten sposób zupełnie nie jesteśmy wolni, tak? Bo zrzucamy odpowiedzialność. W momencie, kiedy ja wiem, że tym, co najbardziej mnie ogranicza, jestem ja sam, to ja się właśnie mogę tak przyszykować w te góry. I wtedy właśnie będę wolny. I to wydaje mi się, że jest taka myśl, którą jakoś... To taka bardzo prosta tak naprawdę, ale... No nie wiem, ja przynajmniej myślę sobie, że sama o niej często zapominam. I tak jak patrzę po tym, jak wygląda świat wokół mnie, to zdaje mi się, że cały ten świat cały czas o tym zapomina. I cały czas żyjemy w takim właśnie trochę przekazie, że o, tego nie można zrobić, z tamtym sobie nie dam rady, bo się po prostu nie da. Tak, no pewnie pewnych rzeczy się nie da, no ale pewne rzeczy, jak widać, temu panu idzie świetnie. Jeszcze go przekręcimy, żeby mu było fajnie. No, więc da się być wolnym.